Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nabi, witam w kolejnym odcinku z Warhammera Total War, gdzie gramy królami grobowców, gonimy tego gnoja, no ale rozrzutnią turę skończyłem na całości moich ruchów, ale tak przynajmniej mi się wydaje, nie pamiętam, więc zobaczymy, co teraz zrobi ten gnój. Bo fakt jego istnienia już mnie naprawdę drażni. Nie tylko działa bardzo nieprzyjemnie na rozprzestrzenianie się skażenia chaosu, ale również bardzo brzydko działa na... No właśnie, to jest to. Gościu, kurde, tutaj idzie. Nicht gut. Kurde, stwierdził, że rozpocznie krucjatę w moim kierunku. No dobrze. Co ja mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć. Najpierw muszę się pozbyć tamtego. Na pewno gdzieś tutaj jest i zrobił zasadzkę, więc trzeba tu wejść. Dobra, jest zasadzka, rozbrojamy gnoja. I bardzo dobrze, zabieramy uzupełnienie jednostek nam się nie przyda, urny kanopskie. Z drugiej jednak strony mogłem pokusić się o wsparcie dla moich terenów, jednakowoż to się nie uda. Why you do this? No cóż, więcej wojska. Aha, no nie zrekrutuję go za szybko. Najgorzej. Dobra, kolejny pancerz i ochrona. To się zawsze przyda. Ty, no masz tutaj takie popierdółki, więc no nie będzie z tobą aż specjalnie ciężko. Gdzie jest Bobas? Tu jest. Dobra, przepuść sobie na początek tutaj. Rozpoznasz mi te tereny przynajmniej. Dobra. Wiemy, że tutaj ktoś sobie żyje. I... Tyra góra. Idziemy dalej. Musimy poznawać naszych sąsiadów, musimy zawierać trakty, pakty handlowe. Się bardzo, bardzo przyda. Krasnoludek. No, dobrze, jest bardzo dobra sytuacja z nim. Mamy 15 poziom. Pakt o nieagresję. Przyjęto, kurde. Umowa handlowa. Odrzucono. Aj, próbujemy dalej. Ja ci zaproponuję hajs, bo to się przyda. Ofiaruj daninę, 300. No, przyjmij. Przyjęto! Tak! Tak, w końcu! Super sąsiad! No nie wiem, z tobą razie umowy handlowe nie będę miał, ale... z racji tego, że widzisz, że robię traktaty z dobrymi ludźmi, to chyba mnie polubisz. No nie chcesz paktu. To może inaczej. Pyk. Błędni rycerze. Estalia. Halo, Estalia. My się polubimy zaraz, co nie? Nie. także nie. Może my się polubimy. Pakt to nie agresję. Nie? Może jak będę pierwszą siłą na tych zasaranych krainach, to mnie polubisz. Ty poprawisz ze mną stosunki. Lubimy stosunki. No nie, you think not. To you think yes. Sal chłopek mi się nie przyda, ten nie wiem, czy mi się przyda, ale można spróbować. Pak to nie jest. Przyjęliśmy z nim. Pak to nie agresję. Może być to w jakimś stopniu przydatne. Z wami nie chcę. Z Tileo chętnie bym tutaj pakcik, ale on nie chce. Krwawe ręce ci w dupę wkręcę. On bardzo by chciał pakt, ale nie wiem, czy ja bym chciał. No dobra, poznaliśmy naszego sąsiada, który zaraz będzie nas bardzo nie lubił. Więc póki co nie. Kemri jest na razie orana w dupsko. Ja bym z tobą... No dobra, nie chcesz.
Nie chcesz paktu, no to nie. Trudno. Będziemy musieli to jakoś przeżyć. Wiem, że ty zaraz mi zrobisz wjazd na Lasiek. Czy w Laśku mamy jakieś ważne jakieś budynki, które pozwolą nam rekrutować? Boli mnie to, że wydałem pieniądze na ten budynek, który zaraz stracę. Nie jestem ni cholery w stanie tam dotrzeć. Nie, jestem! Jestem w stanie dotrzeć tutaj. Ja mam nadzieję, że to wystarczy w momencie, jak on mnie zaatakuje, że jestem na terenie, jestem zaznaczony. Powinno mnie zaakceptować. Więc w tym momencie powinienem mieć jak się bronić. Przebudzenie jednostek Jaffa, biorę to, biorę w ciemno. Gnilce Jaffa są naprawdę świetną jednostką. I to jest ten moment, że mogę sobie zwerbować, mam 20. Jestem żadowolon. Jaszem żadowolonon i ja mogę gruć. Także koniec tury, lecimy dalej. 6 minuta za nami. Mam nadzieję, że to się lepiej rozminie. Z krasnoludami mam pakt handlowy, to jest więcej pieniążków. Tak, to już jest drobny element, który pozwala nam lepiej poprowadzić tą kampanię. On idzie? Nie idzie, ale idzie dalej. Będzie chciał... O matko, właśnie, to jest to. Typie, ale ty masz, kurwa, pojebany zasięg. Co, pójdziesz mi do mojej głównej bazy? Trochę mnie, kurde, zastanawiasz w tym momencie. Poszedłbym teraz na twoją, aczkolwiek, no nie powiem, że ja bym był na to przygotowany, żebyś ty mnie, atakował. Czarna wieża Arkana, ona jest dosyć daleko, więc na razie nie będę się na to rzucał. Tu mi się robią jednostki, zaraz będzie w drugiej turze. Kurde, no nie dogonię cię, typie. Najwyżej jakbym podszedł. Czy ty jesteś w stanie... No na tym trybie poruszania na pewno. No dobra, ja podejdę do ciebie z tej strony. Z tej strony czy na... Dobra, no bliżej niż dalej. Będziemy, kurde, tak się gonić jak debile. To mnie strasznie denerwuje. Ten tryb marszu jest strasznie wkurzający. I komputer go aż nadto użył. Pytanie, czy ja do ciebie dojdę? Nie. Ale tylko spróbujesz mnie zaatakować, to ja już... tak. Ja już wiem, bo ty nie jesteś w stanie mnie zaatakować w tej turze, a... wejdź do środka. Będzie lepiej, bo będziesz przynajmniej w bazie się bronił, a nie poza nią. Mnie zastanawia, czy ja mam mury. Siła murów. No niby posiadam, więc no będzie jakoś tak przyjemniej się bronić. Kurde! No nie zrobiłem ruchu pozostałymi. Najgorzej. A nie, dobra. Oni sami zrobią ruch. No to całkiem spoko. Okej, okay, kolejne elfy poznaję. Zaraz będę szedł na północ, tam jest Bretonia. Kurde, najgorsze jest to, że Bretonia to jest główne moje źródło handlu. No dobra, tutaj coś odkryłem, ale nic specjalnie dużego, tym bardziej, że nie zrobiłem całego zakresu ruchu. To jest trochę błąd, to jest trochę bolączka. Kurczę, dobra. Jakoś to zrobimy. Co ty robisz? Co ty zaraz będziesz pływał? Bo ja nie cierpię komputera.
On lubi po prostu denerwować. No zaraz wejdzie sobie na wodę i zacznie pływać. I to jest to. Na szybkim marszu to my się kurwa możemy gonić jak takie dwa debile. I co to da? Nic nie da. To po prostu odwraca moją uwagę. A ja nie mogę w tym czasie nic zrobić dobrego ani pożytecznego. Będę za nim biegał tylko po to, żeby miał do mnie jak najdalej. Okej, okay, coś tam, bla 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 bla. To płyń tu. Okej, okay, czerwona ręca. Czerwone ręce ci w dupę wkręcę. Znaczy ty będziesz mógł popłynąć w górę i gdzieś właśnie w Bretonii tutaj zacząć zawracać i odkrywać te tereny. I to jest to, ile rzeczy ty odkrywasz, to mnie troszkę już smutkiem ogarnia. Zbieraj urny. Ty na razie się nie przydajesz, więc mnie te urny zbieraj. Dobra. O, może dogonię cię. Nie, nie dogonię. Bez sensu. No, może po prostu ruszę się w ten sposób. Ty zaraz pójdziesz na wodę. Przepłyniesz tutaj. Debilne, strasznie. Kurczę, no. Sąsiad, jak ty mnie drażnisz. Jak w ogóle wy patrzycie na moją relację z krasnoludami? Nijak nie patrzycie, nie obchodzi was to. O, pakt o nieagresję. Okej, okay, zobaczymy czy... Ojejku. Umowa handlowa. Odrzucono. No to może zwykły pakt. Odrzucono. A gdybym zrobił pakt i wam zapłacił? Drobne 300. Nie. No to opcja numer 2. Umowa handlowa. Twoje propozycje, twoje żądania. No to by było całkiem spoko. I zapłaciłbym 300. Nie? To ostatnia próba, umowa handlowa. Tylko umowa handlowa, bo mnie to nie interesuje za bardzo. Ofiarę ci troszeczkę zwiększę. No niech będzie 500. Nie, no niestety. No i co? Z każdym teraz będę tak robić, co? Pak to nie agresję. Nie, no to jest akurat ten moment, w którym będę po prostu starał się z każdym. Te 25, no to weź chodź na ten handel. Odrzucono, no weź, kurde, nie rób scen, chłopie. To, że zabiłem ci kolegę, nic nie znaczy, ofiaruj daninę. Masz 300, jeżeli nie, no dobra, trudno. Troszkę dziwnie, aczkolwiek spoko. Te dzikusy, dzikusy mnie coraz mniej lubią. Wojna i ten, to spoko, ale oni zdychają, więc to nie interesuje mnie tak bardzo. Z wami handlu nie mogę, z wami też nie. Wy tu giniecie, ja bym chciał, dobra, nie chcecie. Bez sensu. Księstwa graniczne może, halo, nie, nie chcą. Krwawe ręce, ty, grubasie. O, przyjęto, zajebiście. Umowa handlowa? Odrzucono. No to próba numer 2. No z tobą dużych zysków nie mam, ale tam ofiara 300 najwyżej. Odrzucono? Nie. No trudno. Ale to będzie nam bardzo dobrze wróżyło na przyszłość, bo jeżeli mam pakt z nimi, to pozostali to zauważą i też troszeczkę się ucieszą. To daje nam więcej możliwości, a ja na morzu tam w około... tutaj w Ultuanie. Kurde, ja, najgorsze, że ja nie pamiętam, jak się nazywały te wyspy. Zawsze mi to ucieka. No to tam też niestety. Nie mam jak tworzyć, prowadzić wojen. Co najwyżej musiałbym popłynąć, ale czy to mi się opłaca? No nie sądzę. Dobrze, także koniec tury. Zobaczymy, co dalej. To może być no, kawałek dobrej przygody. Bo ewidentnie teraz już nie robię tych samych błędów, tutaj troszeczkę bardziej pozwalam się samemu sobie rozwinąć. No będę musiał zainwestować w budynki, które dają pieniądze. Główna baza to główna baza, a pozostałe to są przychodowe. On jest my friend, więc we can be friends. We can speak together, forever, together. You can be my brother from another mother. Więc jest dobrze, dobrze. Aha. Pakt? Spoko. Pakty są okej.
Z wampirami nie chcę paktów. Mimo iż on byłby taki szybki, to go nie chcę. Ja poczekam, jeżeli on będzie dużą potęgą, bo możliwe, że ma na to dyscyplina uzupełnianie strat. Urny kanopskie, wolę urny kanopskie. Ten tu czeka, ten się tutaj broni. No to bardzo dobrze, będziemy mieli przynajmniej jakąś fajną waleczkę przed rozpoczęciem. Handel, przyjacielu, handel. Handel, dobra, ja ci nie będę płacić, bo ja nie mam z tego zysku dużego. Z krasnoludem, we are friends, to bardzo dobrze. Z tobą też mógłbym być friends, ale no... średnio to może wypalić, z tobą nie mam jak handlować. Z wami coraz lepiej, umowa handlowa odrzucona. No, troszkę, trochę do dupska. Ej, ty nie widzisz w tym potencjału, że ja frenduję się z nimi? No i co z tego? No tu, odrzuć, ty pi po jedno. Umowa, kurde no. Jak ja mam cię zachęcić do handlu ze mną? Księstwo graniczne, też nie. Krwawe ręce, też nie. Chociaż, no, no dobra, nieważne. Im będę potężniejszą siłą, tym łatwiej będzie mi to pozyskać. Tu, coś mógłbym tutaj wybudować. Coś prostego, taniego. Znaczy się rydwany. Rydwany, no to może jeszcze katapulta. Mimo iż jest słaba, to zawsze jednak pozwala mi na troszeczkę więcej, jeżeli chodzi o wypieranie presji, wywieranie presji na przeciwniku. Dodatkowo mamy ten rydwan. Rydwany są dosyć dobre i to będzie coś przed konnicą. Chociaż czy ja to chcę? On ma strasznie dużo jednostek konnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, kurde, rodzajów konnicy, jeszcze te węże, no to kurde, 9, no to mi się tak średnio podoba. Czy ja chcę to rozwinąć? No będę miał od razu 150 i większy zasięg ruchu na mapie, to niby jest spoko. To mi daje rozwój. Czyli taki rozwój nie jest najgorszy, ale zawsze mógłby być, wiadomo, lepszy. Te budynki chciałbym rozwinąć na poziom trzeci na pewno. Dobra, to jest tanie, więc sobie na to pozwolę. Czy ja mam tutaj obronę, szansę na coś tam. Doświadczenie jednostek, lokalna armia. No to się może przydać. To się może przydać, tym bardziej, że muszę kontynuować jakby przydzielanie wojska do tej armii. Więc tutaj pyk, pyk, pyk. No i pyk, pyk, pyk. Więc jest spoko. Na razie. Jak tam się ulepszy, to jeszcze lepiej. Co ja ci mogę? Dobra, ty urny kanopskie, bo póki co nic ważnego nie robisz. Dalej. Ty, o co ci chodzi? Aha, bo ty możesz płynąć. Także płyń mi aż tutaj. Ty robisz mi włajasz. The greatest artist. We voyage. W sumie, jeżeli dojdziemy tutaj i on zajdzie ten teren, to kurde, chyba dobrze. Dobra, oni zdychają. Okej, okay, kolejne orky z Majorki. No i został mi jeszcze Arkan, który powinien teraz przejść do walki. Ja sobie zrobię na wszelki wypadek zapis, nagasz. Gra na poziomie trudnym okazuje się, że daje przeciwnikowi bonusy do statystyk. Jak widzę tutaj to, że oni mają po prostu zwiększone statystyki z racji walki ze mną, znaczy z racji poziomu trudności, to tak troszkę to już utrudnia mi życie. Walka wyrównana, posiadasz katapulty, co więcej oszukujesz, obierzy świat. Nie dostajesz ujemnych terenowych. No to nie wiem, komu się przyda. Wam się przyda. Jesteście dobrą jednostką, więc co się wam przyda. Okej, okay, prowadzimy walkę. Walka ma być wyrównana, więc prawdopodobnie taka będzie. To nie jest już poziom średni, gdzie takie walki to ja sobie pstryknięciem wygrywałem. Posiadasz kapatultę.
która uprzykrzy mi życie. Nie masz żadnej konnicy, masz masę włóczników, masz masę mieczników i masz halabardy, co oznacza, że nie masz żadnych strzelców, więc będę mógł ci jednostki wybijać, jak będą przychodzić. To jest duży plus. Będę musiał mocno uważać na twoje halabardy moim skorpionem, bo nie, on będzie miał większe obrażenia. Nie masz żadnych DPS-ów, co oznacza, że moje 5 jednostek robiących siekę, w zasadzie 6 wraz z skorpionem, no zrobi ci jesień do średniowiecza, więc powinienem to bez problemu wygrać. Co prawda Sir John Tyreweld może być dużym zagrożeniem dla moich wojsk, aczkolwiek mamy Arkana, który zna Arkana magii, więc będzie to dla nas o wiele łatwiejsze. Mamy tutaj zakres widzenia, tutaj przeciwnik się znajduje. Jak daleko ty możesz z tego kupska strzelać? Dosyć daleko, więc ja się cofnę maksymalnie możliwie. Ustawię swoje jednostki wilczów tutaj. Zobaczymy, jak zareagujesz, czy będziesz nagle chciał w nie strzelać. Ja zaryzykuję tutaj zwiększenie magii. No, spadło. O, jak spadło! Fuck my life troszkę. Jesteśmy za górką. Albo przynajmniej, albo na górce. Nie wiem, jak to dla naszego przeciwnika byłoby odbierane. Dlatego też na spokojnie tutaj sobie ustawię te wojska latające. One tam się niestety na szczęście martwić zbytnio nie będą. On konnicy nie ma, więc ja ustawiam wszystko maksymalnie z tyłu. Pyk. Pyk. Oho. W ten sposób. Chcę was troszkę przemieszać, tak. W razie czego, żeby one mogły wspierać jednostki, które będą miały dla nich mniejsze zagrożenie. Tutaj pajączek. Tutaj arkan. Arkan czarny. Nie jesteśmy rasistami, pamiętajmy o tym. Tutaj jedna armia, tutaj, znaczy jeden oddział tutaj i drugi oddział, no i tutaj trzeci oddział, no. No to jesteśmy, tak jakby nie patrzeć, gotowi na rozpoczęcie tej jakże ciężkiej bitwy, która nas czeka. Czemu nie robię innych taktyk? Bo akurat w tym momencie nie są zbyt potrzebne. Chociaż może jak ich przesunę bardziej w tę stronę, to wymuszę na nich przesuwanie się. Rozpoczynamy bitwę. Tu zostały moje Jaffy! Halo Jaffa! Jaffar! Pyk! Dobra, ten frajer się obraca, co oznacza, że moje jednostki wilków biegną! Pyk! Czemu ty masz łuczników, kiedy miałeś ich nie mieć? Zapomniałem. Ja atakuję. Trochę błąd. Trochę duży błąd. No dobra. Brawo, Nabi! Dobrze, ruszaj swoje jednostki. Pyk, tutaj. Pyk, dobrze. Teraz pyk, dalej do przodu. Ale żeś zjebał. Także. Także nie martw się. Nie martw się. On ustawia się pod moje wilki, więc to jest o tyle plus. Zobaczymy, co zrobi z pozostałymi jednostkami. Pyk. Czy on się zacznie ustawiać? No, coś, nie wiem, coś tutaj próbuje. Te jednostki idą na tamtą stronę. Ale on się dziwacznie rozstawia. Halabardy z przodu. Kurde, no bym ciebie powkurwiał szczerze, ale oho, dobra, wymuszam na tobie jakieś dziwne działania. What are you doing, my friend? Czy to jest dobry moment? W sumie te jednostki są w takim ruchu, że spróbuję zaatakować, może nic nie zrobi.
Bo on teraz się zaczyna bujać, gubić, widzi, że wojska idą z tej strony. To znaczy, że będzie się bardziej na to przygotowywał. I tutaj te jednostki są odkryte i bardzo dobrze, teraz moje wilki wchodzą. Wchodzą jak dzika kuna w agrest. I czy przetrwają? No oczywiście, że nie. Przychodzą moje dzikie ogary, złowieszcze wilki zbyt szybko. Wchodzą niczym kutas w ciasto. Jebać bretoński bastion. No i zdechło wszystko. Martwi głosu nie mają. Dead men tell no tales. We can run, we can run, we can flee. Znaczy, no, teraz wyszło bardzo dobrze. Moje wilki bardzo szczęśliwe, najedzone, spierdalają, gdzie pieprz rośnie. No i jednostki łucznika nie bardzo są w stanie cokolwiek zrobić. Co prawda, moje gule zbyt szybko tutaj dotarły, zbyt szybko są na miejscu, ale spokojnie, bo tutaj jeszcze jednostki latające, latające będą nam wspierać z powietrza. Wszystko tutaj zmierza ku dobremu. Zniszczyliśmy ich katapulty, jesteśmy troszeczkę szczęśliwi. Co prawda, ci łucznicy mogą nam napsuć krwi, mogą nam narobić problemów, ale to nie jest jakiś specjalny problem, gdyż to są tylko chłopy. A co może zrobić chłop? Nic nie może zrobić, bo chłop nie ma żadnych praw. Chłop to totalna buła parowa, więc co zrobi? Wsadzi sobie co najwyżej w czoko. Nic nie zrobi. Co najwyżej chciałbym tutaj powkurzać Sir Johna Tyrewelda, który będzie teraz miał wysysane życie. Także suck my dong, bitch! Problem jest taki, że nie mogę wysłać tych jednostek, bo one są dobrymi flankerami, co nie pozwala mi zbytnio na szybki manewr. Ja was wyślę mocno do przodu, chociaż może tak bardziej. Dobra, jeszcze raz tutaj do przodu. Dobra, to jest dobry ruch. Was ciule gule troszeczkę tylko do przodu. Podobnie pająka. Pająk będzie tutaj, bo tam wszystko się dzieje. Wy, moi drodzy, szczylajcie. Ja was tutaj poproszę, żebyście się ustawili w ten sposób. Wy możecie podejść troszkę bliżej i ostrzeliwać już te jednostki. Będziemy mieli trochę więcej możliwości. Tutaj praktycznie nasz przeciwnik zdewastowany w mniejszym, większym stopniu. Musi przygotować się na ewentualne ewentualności, które porachują gnojowi kości. Arkan już sobie troszeczkę pochodził. No i ruszyli, ruszyły tępe dzidy. Więc co mogę zrobić? Ja tobą stanę tutaj. Tobą podejdę tutaj. Ty wejdź tu. Postaraj się złapać tych. Ty przejdź tutaj, a ty przejdź tu. Pozwolisz na złapanie się w okowy swoich nieprzyjaciół. Nie jest to dla nas zbyt problematyczne, co prawda. Dobra, rozproszyli się, pozwoliliśmy im trochę bardziej przejść. Dobrze, łucznicy, wy prójcie tutaj, nie ma sensu tam. Tu więcej zabijecie, bo nawet jak nie traficie, to coś traficie. Ty, mój drogi, wejdź tutaj. Ty, mój drogi, wejdź w to. Podchodzimy bliżej. Bliżej, wszyscy bliżej. Tu bliżej, tu bliżej, tu bliżej. Wszyscy ubliżamy sobie. To jest to, co lubimy robić najbardziej. Ty się, pajączku, cofnij, bo nie wiem, czy chcę, żebyś po prostu dostawał w pierdziel. Wchodzimy. Dobrze, zostali złapani walką. Wy, łucznicy, ja proponuję wam strzelać w te, w halabardy. Jakby nie patrzeć, jest to w tym momencie nasz największy przeciwnik. Halabardy są mocne, mają bardzo dużą siłę, więc trzeba największego przeciwnika w tym momencie rozgramiać. Wy natomiast, wilki, podejdziecie tutaj. Postaram się, żeby przeciwnik złapał wilka. I to nie takiego miłego wilka, tylko wilka w spodniach czy coś takiego, nie wiem jak to się nazywa. Dobra, wojska podchodzą. Arkan, co ty robisz? Gościu, napierdalaj. Dobrze, ten wszedł tutaj, od razu atak. Ty prowadź atak na tych, bo to nie ma znaczenia, kogo atakujesz. Halabardy. Halabardy teraz, o dziwo, to jest małe zagrożenie. Dziwne. No ale dobra. Skoro ty złapałeś tych, to ty wejdź jeszcze tu, a ty wejdź tutaj. To jest dziwne, że chłopscy łucznicy są na pierwszej linii. To jest bardzo dziwne.
Jak widzicie, oni się głównie skupiają na szkieletach, nawet atakując. Moje gule sobie śmiało przechodzą i dobijają przeciwnika. Ja tu widzę, że biegną łucznicy i bardzo dobrze, że biegną. Jak zaraz mnie tutaj moje wilki ich wpyrtolo, no to będzie po chłopakach. No tutaj, 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 moi drodzy, tutaj. Pyk, 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 pyk. Zeżreć! Bardzo dobre zagranie. Oni już tracą morale, my troszeczkę też. Jesteśmy na to jednak przygotowani. Pajączku, pajączku, wchodź. Wchodź w nich. Wy tutaj. Nie musicie atakować wszystkich. Dobra, z racji tego, że tutaj toczą się walki, ja postaram się moimi jednostkami Jaffa wesprzeć ich tutaj. Tych wesprzeć troszeczkę bardziej z tyłu. No i jeszcze tych. Nie staramy się atakować włóczni, bo włócznie bolą bardziej z tego, co kojarzę. Nie, niby dalej takie same słabe zagrożenie, no ale jednak będziemy starali się atakować coś zupełnie innego. On już dwie, trzy jednostki stracił, ja jestem na tej lepszej pozycji, więc no co ja się będę tutaj pierdolić za przeproszeniem. Duże straty, ale no wiadomo, wyższy poziom trudności. Moje wilki. Niósł wilk razy kilka, ponieśli i wilka, więc nobody fucking cares. Wbijcie się w halabardy, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Z tej strony cały czas prowadzicie atak, kurczę, no jak pięknie, zeżarłeś ich, tych też możesz zżerać. Łucznicy, dobra, tych już styraliście, no to atakujcie kolejnych, ty atakuj tamte halabardy. Co z tego, że uciekają? Ty atakuj tych. Bardzo dobrze, że mamy szybkie jednostki, mamy ich całe 5, to są nietoperze, jednostki Jaffa oraz moje wilki, które bardzo dobrze będą ścigać przeciwnika, bo nie chcę, żeby gościu uciekał ode mnie za daleko. W momencie, jak on ucieka, to trzeba go po prostu gonić. Gonić, 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 goń, goń. Dobra, no ja tu widzę, że tych już gonimy. Tutaj gonimy, ty złap tych, ty też złap tych, no bo czemu by nie, tamci już są gonieni. Praktycznie zwycięstwo, bardzo dobra walka, bardzo kurwa easy. No i co, po prostu teraz pozwalamy im gonić. Wy, z racji tego, że jesteście bardzo blisko, no to gońcie tych, którzy są bardzo blisko. Ty weź mu, zrób ssanie. To będzie śmieszne, jak będziemy mu ssać, łapcie jego. Także, co robią moje wilki? Moje wilki tutaj nie, wy ich nie dobijajcie. Wy dobijajcie tych, którzy są blisko, bo tamtych gonić to będzie tragedia. To już nie żyje. To bierzcie coś innego, coś kolejnego. Tutaj tych, na przykład. Wy możecie tutaj tych zeżreć. Kurczę, no po prostu niszczcie. Niszczcie ile tylko się da. Wy, łucznicy, co wy będziecie się prytolić? Strzelajcie, strzelajcie, ile dusza zapragnie. Strzelajcie w tych, co uciekają. A wy możecie ich zeżreć. Wy możecie ich zeżreć. Moje wilki, co wy robicie? Co wy robicie? Tych gonicie. Tamtych gonić, wszystkich gonić. Tutaj wysysamy siusiaka. Wy możecie mu zagrodzić drogę. To będzie jeszcze lepsze. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Uwielbiam, jak przeciwnik zdycha przed moim obliczem. Ucieka, płacząc niczym dziewczynka. Czuję się jak w sumie nigdy, bo takie rzeczy nigdy się nie zdarzają. Sweet win. Dobra, wy się cofnijcie. Tu jest ile? 19. Strzelać. Strzelać, nie gadać. Wy już nie macie w co strzelać, więc wy możecie troszeczkę podgryźć tych. Wy gryziecie tych, tu już jest 12. Jak będzie ich 9, dobrze, można ich olać na halabardy tutaj. Wy tutaj olać możecie to spokojnie. Moje jednostki, lećcie tutaj, bijcie tu, dobrze. Tak, to trzeba ich zeżreć. Zeżreć jak najwięcej. Czy tu są halabardy? Tu są halabardy. Niszczyć halabardy. Reszta to są popierdółki. Halabardy to... To jest zło, halabardy trzeba niszczyć, tępić, wyżerać. No, i to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Prawdopodobne jest, że owy gościu praktycznie zdechnie.
Robię ci ssanie pały. Więc ssi, maleńki ssi. No tych co prawda wszystkich nie zeżremy, ale znaczną większość możemy wytępić. Tutaj dobijcie te halabardy, bo szkoda czasu. Okej, tutaj praktycznie zaraz będą martwi. Wy możecie wkurzać tych. Bardzo dobrze, tutaj jednostki zdychają. Kurczę, idealnie, bardzo dobra walka, bardzo małe straty. No, Beastmeni byli o wiele gorsi. Myślałem, że ta walka pójdzie o wiele trudniej. Tymczasem była komicznie prosta. Duże straty w mięsie armatnim, bardzo małe straty w DPS-ie. Dla mnie idealnie. A jego wojska praktycznie wybite w pień. Jeszcze kurde, cienko im idzie to unikanie, więc uciekanie. O kurde. Także gońcie pieski. Kurwa. No i chuj. No dobra, możemy zakończyć bitwę. Element pogoni jest bardzo ważny, bo w następnej bitwie po prostu znaczna część nie weźmie udziału. Jeżeli w ogóle gościu... No, a że prawdopodobnie wróci, bo ma raz, dwa, trzy, cztery jednostki. Może jeszcze ten trebusz będzie działał, bo tam wszystkiego nie zabiłem. No, pięć może oddziału, sześć. Także nie wróżę mu świetlanej przyszłości. I can see problem, my friend. No i bierzemy urny kanopskie, nie ma sensu go ocalać. No tak, jeszcze nawet nie jest w stanie nigdzie uciec. Mówiłem, zostanie mu bardzo mało oddziałów. To podchodzimy, dobijamy. I myk, kurde, trochę strat, ale 60 jednostek więcej urn kanopskich. No to jest właśnie ten moment, który uwielbiamy najbardziej. Ale to była dobra walka, no wszystko idzie, kurcze, po naszej myśli, no ja jestem bardzo zadowolony. Zaraz jeszcze koper podbijemy, albo lepiej, jakbym miał 4000, to bym zrobił nekrotekta, ptry, i zająłbym to miejsce. A wiecie co by mi to dało? No bym miał budynek na trzecim poziomie, tylko tyle. No, także same plusy. Tak jak na cmentarzu. Idziesz na cmentarz i co widzisz? Same plusy. No dobrze, co mi tutaj odblokowałeś, mój przyjacielu? Starożytny tytan. Przychody z łupienia osad, plus 15. Tak, będzie trzeba też spróbować zastosować jakąś taktykę żywiciela, co oznacza, że będę podbijać jakąś osadę, zostawiać ją przy życiu. I co jakiś czas ją odwiedzać. Powiedzmy, będzie gościu miał jeden budynek, no to będę co jakiś czas przychodził głównym bohaterem albo jakimś tam dodatkowym, atakował, zabierał i wychodził dalej. To będzie dawało mi bardzo dużo rzeczy, bo zawsze mogę mieć jakieś tam urny. Także same plusy. Co tam u góry? Ty tam już pływałeś? Przyjacielu, dobra, pływałeś. Okej, zobaczmy na relacje, błędni rycerze. Czy wy macie coś z tym, że ja robię z nim wojnę? No tak, działania w wojnę, ale co ja na to poradzę? Nic nie poradzę. Powiedz, że umowa handlowa między nami to jest coś, co jesteśmy w stanie zrobić. No kurde, no niestety. Ale krasnolud to mój friend. We can be friends, my friend. Z tym tutaj też relacje rosną, ale z nim nie mogę mieć handlu. Z nim relacje rosną również. I bardzo, bardzo dobrze. Umowa handlowa jest już o wiele bliżej. No niestety ci nie znają tego stanu, ale kurde, pak to nie agresję, pyk. Robię się coraz większą potęgą. Im większa ze mnie potęga, tym lepiej. Kolejni sąsiedzi. Próbujemy. Niestety, w momencie kiedy nie zaznacza mi jednocześnie umowy handlowej i paktu o nieagresję, to oznacza, że bardzo duża szansa jest, że dostaniemy jak zaznacza mi dwie opcje, to jest szansa, że będziemy mogli mieć obie. W momencie jak zaznaczamy obie i obie są na żółto, to jest duża szansa, że przyjmie oba naraz, a jak zapłacimy, to jest takie, nie wiem, 80%, bym powiedział.
No ty nie chcesz, szkoda. A ty? No też nie chcesz, szkoda. Moglibyśmy być dobrymi kolegami. Pak, to nie agresję? Dalej nie chcesz? Szkoda. Tilea, z tobą bym się bardzo chętnie kumplował, bo ty masz wino. Się zastanawiam. Ty jesteś 38 siłą, może czy jak ja ci dam jakiś prezent? Kurwa, tysiaka. To was popierdoliło. W większości przypadków chcą zazwyczaj stówki, dwóch stówków, trzech. No a tutaj tysiak. Kurwa, tak z dupy. Nie wiem, czy to z racji poziomu trudności, czy czegokolwiek innego. No ale tak czy siak, tych pieniędzy ci bambaryło nie dam. Ogólnie stwierdzam, że nawet niespecjalnie będę chciał iść do tamtej bazy. Ja chcę iść od razu na Koper. Koper to jest darmowa wioska. 20 turę mamy. Idzie nam dosyć dobrze. Mogę mieć więcej jednostek z wojowników Nehekary, bo mam ten budynek. On mi dużo daje. I ogólnie to jest śmieszne, bo jak w większości przypadków to... Ten budynek nie jest zaznaczony trójkątem, a to oznacza, że nie jest to bezsensowny budynek, bo zwiększa mi limity jednostek. Więc jakbym miał 4000 i bym chciał sobie je ulepszyć, no to tak jak najbardziej mogę to zrobić. Ale domyślam, tak w domyśle, taki najbardziej tani podstawowy budynek, który dużo daje, to są właśnie te nieumarłe jednostki. Ja mam nadzieję, że ty mnie nie zabijesz. Nie, no co ty, kurde. Biegasz sobie dookoła swojej śmiesznej wysepki, a se biegaj. Biegaj, chłopcze! Dobra, słuchajcie, jak skończy się ta tura, to my już kończymy. Także bardzo serdecznie wam, co ty krasnoludzie robisz. A, to tylko przeszedłeś do swojej bazy. Także bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał się ten odcinek, bo był dosyć, mi się wydaje, ciekawy. Widzimy się już w kolejnych materiałach, prawdopodobnie jutro, pojutrze. Chcę starać się robić je na, jak nie codziennie, to co drugi dzień. I przemieszać je wraz ze streamami. Także osobiście taką opcję preferuję. Bo to będzie tak, że będzie stream albo odcinek, albo stream i odcinek, więc no. Z racji tego, że streamuję częściej, no to tak też wychodzi. Także jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście, że mnie subskrybujecie i oczywiście zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.